Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony ja, Ali, a to kolejny odcinek z Margonem. Jesteśmy po licytacjach. Wiem, dawno nie było odcinka, ale wracamy z serią, wracamy z odcinkami, mam nadzieję. Tutaj już widzicie, że mamy jeden itemek wylosowany, raczej wytargowany, można powiedzieć. Tutaj niestety nic nie mam na tej postaci, ale chętnie zacznę sobie od... Ogólnie to nie będzie odcinek z piekła do raju, tylko ogólnie z Margonem z licytacji. Pokażę wam, podsumuję to, co w tych wszystkich licytacjach udało mi się zebrać. Także zapraszam do oglądania. Jestem już i zaczniemy sobie od Inferno, bo tutaj mam tego chyba troszkę więcej. No już na pierwszy rzut oka rzuca się tarcza na setny, tarcza na 130, tarcza na 120 i tutaj mamy no troszkę chyba zawalone tymi itemkami z licytacji właśnie. Mamy tutaj tą pomkę, wylicytowałem przez przypadek na tanca na setny, tarcza na 190, na 150, na maga, na setny, na wojownika, na paladyna. Tutaj głównie na paladyna licytowałem przedmioty. Tutaj też coś na tanca wpadło, na wojownika, tutaj na maga na 50, tu na paladyna wszystko, tutaj również na paladyna. Tu mamy na maga na 70 i tu też na maga na 70. Czemu? Jakbym jednak zdecydował bić tutaj kolosa, to sobie maga na 76 zrobię. Też myślałem o tancerzu ewentualnym na 76, więc mam tutaj też dwie takie pomocnicze. No a tutaj z racji, że te strzały były po 1 milion złota, no to postanowiłem sobie je po prostu złapać. I tutaj w sumie tutaj to chyba jest tyle. Jeszcze mam broń pomocniczą na magu na 80. Loginimy sobie oczywiście. Może przy okazji zbijemy sobie kozuga, bo możliwe, że stoi. Możliwe, że stoi. A, wszedł mnie na tego maga. Nieważne. To wracamy z powrotem na Inferno. I możliwe, że kozuk stoi. Okej, jesteśmy. Kozłuch zaraz będzie. Jak widzicie, już mamy tutaj założoną broń tą pomocniczą na 80. Takie ma statystyki, moim zdaniem, całkiem fajne. Oraz mam tarczę na 80. Te dwa itemki chciałem, no i te dwa itemki sobie zakupiłem. Także myślę, że jest całkiem okej. Tu weekend jest już E2. Napisałem mu, że jest dwójka. Poczekamy sobie dosłownie na jego sekundkę i zbijemy dwójeczkę. Okej. No, logaj, logaj. Czekamy i zaraz logniemy sobie na maga i pójdziemy do depozytu i tam wam pokażę tarcze i pomocnicze ogólnie, które kupiłem sobie na świecie Aekus. Lognałeś pan? No nie loga, no nie logam, a widzę, że jest w grze, także bijemy. To znaczy, że nie chciało mu się, no jego strata, a chociaż i tak nic nie spadło. Dobra, no i tutaj lecimy sobie do depozytu. Lecimy sobie do depozytu. I no, teraz ogólnie trzeba będzie zbierać dużo pieniążków. Trzeba będzie zbierać dużo pieniążków. No i tutaj już widzicie pierwsze itemki z licytacji. Tarczę na magę na 80 właśnie. Musiałem ją sobie wylicytować, bo czemu by nie? Tarczę na woja na 80, na 70 na woja, na 240 na pala. Dwie udało mi się wylicytować. I to wcale nie były takie duże ceny, co śmieszniejsze. Mamy tutaj parę właśnie strzałek. Nawet nie wiem, na które levele i na jakie profesje. Po prostu po 1 milion były. Tutaj na tancerza ostrzy mam na 40 i na 70, bo też były po... To chyba było za 2 miliony, to było za 1. Mniejsza. Tu mamy tarczę na paladyna, na paladyna, na paladyna. Tu mamy na maga parę, bo też były w dobrej, korzystnej cenie. Tu mamy na maga właśnie na 80 od zimna. To też udało mi się wylicytować. Na 90 od zimna mamy. Mamy tutaj na wojownika parę tarcz, na paladyna, na paladyna, na paladyna, na paladyna. W sumie
Czekajcie, tak patrzę tutaj. A no, troszkę tego jest. I lognimy jeszcze sobie na mojego wojownika 270, bo na nim również mam tarcze wylicytowane. Na 270 właśnie. Jesteśmy sobie, mam tutaj właśnie tą tarczę jedną. O, pewnie będzie miała tą pomoc. O, proszę, nie ma. O, ma, o, ładne, ładne, ładne. Trzy legendziochy. Tu czwarta jeszcze jest, ładne. No, mam tutaj tą tarczę jedną. I tutaj mam tarczę drugą na wojownika. No, postawiłem sobie po prostu za cel wylicytować te dwie tarcze na 270, no bo w razie czego przebiję po prostu na 271 i będę mógł sobie tego wojownika już w pełni zrobić. I co sobie w tym odcinku zrobimy? Wbijemy sobie tutaj 20 milionów, trzeba powoli pieniążki robić i to, co sobie zrobimy, to wrócimy sobie na maga, na mojego 114. I polecimy sobie na Magradit. Polecimy sobie na Magradit. Myślę, że to jest dobry pomysł. A ja sobie dziabnę teraz kawałek szamy. Bardzo dobra. Tak. Ekwipunek mamy przygotowany. Potki mamy przygotowane. Także nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy polecieli na Expik. Lecimy sobie do Tuzmer. Ogólnie to chciałem tutaj poszukać jakichś herosów w to miejsce, ale pomyślałem, że trochę to będzie bez sensu, ponieważ no, jedynych herosów, jakich mógłbym szukać, nie chcąc stracić wyczerpania na tej postaci, bo mam 27 minut i chciałem to spożytkować, wbijając troszkę leveli. O Jezu. Dobra, okej. Pies oczywiście musi coś dodać od siebie, dobra. Wlatujemy na Magradit. I tak jak mówiłem, chciałem spożytkować to wyczerpanie na exp. Bo jednak, no tutaj myślę, że mi się bardziej przyda exp niż latanie za jakimś kostkiem, opkiem. Chyba, żebym jakieś przedmioty legendarne pozdobywał. Ale nie liczę na to. Z moim fartem to raczej nie. No i ewentualnych herosów, jakich mógłbym poszukać, to by byli tak, nie licząc tych właśnie na tej postaci, to Dęborożec, Kot, Wapor. Dęborożec, Kot, Wapor, a z czego Kot na pewno nie stoi. Dęborożca mógłbym poszukać, ale średnio go lubię szukać. Chyba, że idę na A2 akurat, to wtedy chętnie sobie przeszukam parę respów. No, a Wapora bardzo nie lubię szukać, chyba dwa razy go szukałem tylko już po wbiciu levela, także no to szału nie robi ta ilość. No, no nie chce się, po prostu się bardzo nie chce szukać mi tych herosów, ale jak widzę, że tutaj całkiem nieźle idzie ten exp, aż się chce expić, aż się chce. Zobaczmy, jak z tą grupką pójdzie. No, ja nie widzę żadnego problemu w expie tutaj, nawet błogosławieństwa nie mam żadnego ubranego. A to dziwne, no bo pewnie się skończyły mi błogosławieństwa, otóż to. Bo jakbym miał jakieś, to bym miał na pewno ubrane. Bo ja nie lubię grać bez błogosławieństw, bo to nawet jeśli miałbym wtedy tracić minimalne wartości HP, no to wolę z tymi błogosławieństwami zawsze pewnie wygrać walkę, niż za którymś razem lecieć do miasta, nie? No to jest taki mały szczególik. No i ogólnie tego maga sobie ekspimy na ten 140, z racji, że już mam tutaj ten orbik fajny. Teraz trzeba będzie brońkę od błysku sobie z goblinów wylotać, tą unikatową. Prawdopodobnie ją sobie ulepszymy wtedy, bo mam te ulepszenia w depozycie broni właśnie. O, mam unikatową zbroję, no proszę. To może nawet się troszkę zarobi na tym Magradit. W sensie utuni, bo to się nigdy nigdzie nie sprzeda. Na priwie. Może jakby priw ruszał, to wtedy by kupili taką zbrojkę na 120. Chociaż też nie mam pewności. Dobra, no a my sobie tutaj ekspimy powolutku, ale w międzyczasie jeszcze sobie chętnie lognę na seta właśnie. Na seta sobie lognimy. Hyc. Tutaj co prawda zbrojek, co ja mówię, zbrojek. Żadnych broni tarcz, w sensie broni pomocniczych chciałem powiedzieć, ale na woja to tarcz. Żadnych tarcz nie licytowałem, bo jak zobaczyłem ceny tych tarcz na 300, na 280 bodajże, to
to mi się odechciało. Po prostu, jak ja patrzyłem, że mam tam 400 coś milionów wydać za tarczę, która jest minimalnie lepsza tylko od tej, którą ja mam, heroiczną już, a i tak ten wojownik, no nie gram na nim tak systematycznie i na tyle nie jest mi ta broń potrzebna, jak na przykład ta broń na maga, która, no te minimalne różnice naprawdę dużo dają na tym levelu. I no tego maga co jak co, no chcę dopieścić sobie, chcę go sobie dopieścić. W planach mam zbrojkę, mimo że już na tym Inferno nie gram, przynajmniej nie gram tam regularnie, to jednak myślę, że pozostawienie tej postaci bez zbroi, no to niezbyt byłoby fajne. Teraz chcę sobie kupić tam jeden legendarny przedmiot eventowy. Już tam się dogadywuje praktycznie. Niestety nie na mojego maga, ale też przedmiot, który. O, patrzcie, myślałem, prawdę mówiąc, myślałem, że nie dam rady na tej grupce, że już wracam do miasta i trochę byłby to fail. Więc przejdziemy sobie raz tutaj to. I myślę, że wrzucę wam parę bić herosów. No i co tam jeszcze? Ogólnie mogę wam powiedzieć, pokazać mój depozyt na właśnie Aequus, bo parę rzeczy, nie wiem czy już zauważyliście, parę rzeczy doszło do mojego asortymentu, który właśnie trzymam w depozycie. Są to dwie legendy. Jedna to jest taka legenda, Podmuch Potępionych. Nie jest to ta, która tu jest zlotana, tylko jest to legenda zlotana już jakiś czas temu, jak jeszcze mogłem bić Demonisa. Otóż znalazłem Demonisa, zawołałem, coś mnie tak tchnęło, żeby wziąć sobie podmuch, zaklepać. A wiem czemu, bo było trzech wojowników, bo trzech wojowników i chyba łowca albo tancerz. No jakoś tak to było właśnie. I powiedziałem, że tak to zaklepuje podmuch. Ja patrzę, tam podmuch spadł. No, niestety podpis został mi skradziony, ale gość napisał mi, że miał autołapanie. No to powiedział, no trochę się spiąłem o to, no bo jednak no mi nie zależało tyle na tej legendzie, co na podpisie na tej legendzie. No i oddał mi ją, co prawda zaraz mi ją oddał, tą legendę. I drugą legendą są buty na 92, które zlotałem ja. Ja te butki zlotałem. Muszę jeszcze Złotkowi oddać 200 milionów, a część zapłaty, którą mu obiecałem po licytacjach, bo część już mu zapłaciłem przed licytacjami i część obiecałem po, więc teraz szybciutko ekspimy tego maga. Ustawiamy się na E2-eczce jakiejś, na tym 144 i lotamy legendy, zarabiamy pieniążki. I jak już wyekspimy sobie tego maga na 144, robię sobie trzecią, kolejną postać. I to nie jest niespodzianka, mogę wam już powiedzieć, będzie to wojownik i będzie to wojownik na poziom 83. Poziom 83 wojownik, myślę, że... Myślę, że to jest całkiem niezły pomysł. Czemu? Wojownik bardzo, bardzo, bardzo mocna profesja teraz. Plus mam z niego teraz parę tych właśnie z licytacji tarcz. No i chciałbym ogólnie zagrać kimś innym, bo myślałem jeszcze nad magiem na tym 83. Ale tak sobie myślałem właśnie, że no kurde, znowu ten mag będzie, znowu będę tego maga tyrał. Łowcy nie chcę, nie ma takiej opcji na łowcę. Tancerza też nie ma takiej opcji, bo tancerza mam na 83. Mam praktycznie najlepsze możliwe EQ, jakie na 83 mieć można na tancerza. Co prawda mam go na Syberii, ale mam mnóstwo legend eventowych na niego. Mam no po prostu pełno fajnych legend. Co prawda nie mam żadnych komandorek czy nóg tych pirata. Nie mam też niestety butów ścichej, ale poza tym no mam cztery zbrojki, można powiedzieć. Mam dwie na 83, jedną na 70 i jeszcze z Kościeja zbroję. Mam czapkę z Graba, mam hełm na 75. No, mnóstwo tego jest. I mam też również 115 level właśnie w tym momencie na tym magu. I w ile minut to wbiliśmy? W 7 minut to wbiliśmy, naprawdę super. Czyli jeszcze myślę, jeden level uda mi się tutaj wbić przed tepem do miasta.
Bo jednak chciałbym sobie właśnie tak to zrobić, żeby zostało mi troszkę wyczerpania i będę sobie klepał apkę powoli. Jutro sobie odbiorę kolejne pół godzinki i znowu po expie. Aż tak myślę, no myślę, że już jutro jak będę odbierał wyczerpanie, to będę miał ten 120. Tak przynajmniej mi się wydaje. No i co, możecie trzymać za mnie kciuki, bo jutro również zdaję, co prawda teoretyczny egzamin, ale państwowy, na prawko. No, powiem tak, no myślę, wydaje mi się, że to jest czysta formalność. Z wewnętrznego miałem 74 na 74, także myślę, że no to jest akurat czysta formalność, żeby to sobie tak ogarnąć. Ten cały państwowy, teoretyczny. Czy ty chcesz mi powiedzieć, że ja nie padnę? No, bo nie padnę. Świetnie. Ale to była jedna z mocniejszych grupek tutaj, więc już jest naprawdę całkiem. Tą również sobie sklepiemy na turowej, bo na auto jakby mi zaczęło bić od wojownika, to by było troszkę koślawo. Dobra, kolejne procenciki wpadają na nasze konto. Tu już damy sobie na auto. O, nie poszło wcale tak dobrze. Nawet gorzej niż z trójką, jeszcze jak był wojownik z nimi. Z tymi magami. Tutaj na auto gładziutko poszło. Zaraz zbijemy sobie jeszcze w seta. I to będzie krótszy odcinek, bo chyba padam. Dokładnie. No właśnie, i mi zaczęło bić od wojownika. Gówno, trochę gówno i to duże. Także zbijemy sobie seta. Po secie myślę, zbijemy sobie Kozuga, jeśli będzie stał, a jeśli nie, to po prostu sobie skończymy już odcinek. Krótki odcinek, ale tak jak wam powiedziałem, a nie, przepraszam, obiecałem wam, to wam pokażę zaraz to, co mam w depozycie właśnie. Chodzi mi o te przedmioty legendarne, żeby potwierdzić moje słowa, że nie rzucam słów na wiatr. A jest tutaj weekend, także sobie lognijmy na wojowniczka. Okej, jesteśmy przy depozycie. Także widzicie mój kapitał aktualny. Tutaj jakieś mam śmieci. Właśnie, mam kamyczek z kota. Zlotałem. Ja znalazłem kota. Zaklepałem sobie pierścień. No, zlotał kamyk i udało mi się złapać. Tu mamy mnóstwo śmieci. No i tu mamy te dwie legendy właśnie. Przepraszam, właśnie. Budki z moim podpisem. No i teoretycznie naszej w połowie moim podpisem. No mój naszej, tak? Powinien być z moim podpisem, ale budki eventowe, co najważniejsze, są z moim podpisem. No i co? Tak jak powiedziałem, logamy sobie szybciutko tutaj na Inferno. Za ile? Zapytamy weekenda. Chyba właśnie zbił. No właśnie, zbił, czyli tym. Można powiedzieć pozytywnym akcentem, bo odcinek pozytywny. Ja zadowolony, że w końcu mogę wam coś nagrać. No to co? Trzymajcie się. Mam nadzieję, że taki krótki, ale odcinek w miarę taki coś tam pokazałem, treściwy. Licytacje. Wy możecie napisać, co wam udało się wylicytować i jakie macie z tym plany związane. Moje już w przyszłości poznacie. Ja wam jeszcze raz dziękuję. I właśnie ważna informacja, bo zbliżamy się do 4500 subskrypcji. Będzie konkurs, a następny odcinek będzie bardziej informacyjny, oczywiście z piekła do raju, ale informacyjny odnośnie konkursu, także trzymajcie się i wyczekujcie już następnego. Cześć!